Przechodzimy dalej. Druk 1454. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały 1454 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 801, 852, 853, 854, 900. Druk 1454 referuje pani dyrektor Okarmus. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 799 102 zł. Jest to związane z realizacją programów unijnych, otrzymaniem środków od sponsorów i w związku z zawartymi umowami darowizn. Do projektu wpłynęła autopoprawka pana prezydenta. Ona dodatkowo zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków na kwotę 119 070 zł. Jest to w związku z przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa środków na utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego oraz na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu domu imienia Józefa Piłsudskiego przy Oleandrach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Czy są inne opinie innych komisji? Nie widzę. Prezentacje stanowisk klubów? Nie ma. Otwieram dyskusję. Druk 1454. Nie widzę. Szanowni państwo, zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Uprzejmie proszę poddanie druku 1454 pod głosowanie. Czy ktoś z państwa jeszcze bierze udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę. Czy coś się dzieje? Głosujemy? Uprzejmie proszę o... Jeszcze czekamy. Tak, a to już jest zakończone. To już w takim razie uprzejmie proszę o wynik. Tak, 25, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Jedna osoba nie brała w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Aha, przepraszam bardzo, zapomniałam. Uchwała 1454 została przyjęta z autopoprawką prezydenta. Dziękuję.